Dzisiaj był wyjątkowy koncert, bo rzeczywiście pogoda była deszczowa i jak wyskoczyłem do ludzi z mikrofonem, to nagle patrzę, kurde, nie mam zasięgu, dlaczego nie mam zasięgu, co się dzieje? No ale ludzie super zareagowali, śpiewali i po raz pierwszy chyba wyskoczyłem w ogóle do ludzi na ścianę miłości, gdzie nie miałem mikrofonu i mówię, dobra, słuchajcie, teraz śpiewamy razem, a potem pogo. No i to pogo było takie fajne. Uwielbiam ten moment właśnie, kiedy idę do ludzi jakby ta energia, którą ze sceny też nam dają, to jak wejdę tam, to jestem jeszcze najbardziej naładowany tym fajnym, pozytywnym takim ładunkiem elektrycznym. Pogoda nas zaskoczyła, ale było jedwabiście. Dzięki wielkie za koncert. Pozdrawiam was, Zenek. Dzisiaj na Piastonaliach publiczność była gorąca, fantastyczna. Śpiewało się fajnie, bawiliśmy się, my dobrze się bawiliśmy na scenie i miałem wrażenie, że publiczność też, bo różnie to bywa. Ale dzisiaj było fajnie. Bardzo chętnie wrócimy znowu do Opola. Myślę, że już niedługo. Napędzenie do działania, tak. Chcieliśmy dać z siebie wszystko i daliśmy z siebie 110%. W tym roku nam się udało i pomimo tego, że pogoda jest no nie najlepsza, taka można powiedzieć bardziej jesienna niż wiosenna, to wydaje mi się, że daliśmy czadu i publika była zadowolona. Chciałem podziękować bardzo Politechnice Opolskiej. Było znakomicie, podobało mi się bardzo, ludzie byli żywi, reagowali pięknie, śpiewali, krzyczeli, wołali. Aż pierwszy raz chyba w tym roku miałem takie uczucie, że chciałbym do nich wyjść i porobić sobie właśnie foty i pogadać chwilę. No ale Kubeńczyk zaraz wchodzi na scenę, więc nie mieliśmy za dużo czasu. Wracam, bo zaraz pewnie razem jeszcze wyskoczymy na tą samą scenę. Dziękuję jeszcze raz, mam nadzieję, że do zobaczenia. Na bezkiki polecę do Rio. One są zimni Netflix, a ja chcę poczuć miło. My jesteśmy właśnie po Piastonaliach. Słuchajcie, co to była za impreza. Dziękujemy bardzo Opole za takie gorące, przyjemne przyjęcie. Naprawdę było niesamowicie. Aż chce się wracać do tego pięknego miasta. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Świetna publika, świetna atmosfera. Naprawdę cieszymy się, że mogliśmy tu być. I oby do następnego. Gdyby nie Wojtek Krupski, Krystian Mielecki, to pewnie też mnie dzisiaj by tu nie było, bo pisałem sobie tylko dla zajawki, pisałem tylko dla siebie te teksty. Nie chciałem się tym po prostu dzielić, ale chłopaki mnie po prostu popchnęli w to dalej. I tak tutaj właśnie też znalazłem. Cześć. Z tej strony Oskar Zmarzły, zaczarowany dorożkarz. Tak na co dzień to jestem studentem ostatniego semestru magisterki na kierunku informatyka. Polecam Politechnikę Opolską, super uczelnie, super ludzie. Trzeci raz występowałem na Piastonaliach, super impreza. Na filmikach zobaczcie, że to prawda, które już krążą po internecie. Mega impreza, polecam każdemu. Myślę, że podobał się mój występ. Dzięki i do zobaczenia za rok.